Witajcie, moi drodzy. Teraz film troszkę z innej beczki. Tym razem willa chirurga. Zobaczcie, jaka jest ogromna. Zważywszy na to, że jest na odludziu, może być naprawdę piękna i bardzo dobrze wyposażona. Ale czy to prawda? Okaże się za chwilę. Tutaj są drzwi. Jest i okno. Okno jest otwarte, więc można wchodzić. O kurde. Tak myślałem. Myślałem i wiedziałem. Wiedziałem, że będzie piękna. Ale fortepian. Jestem przekonany, że nadal działa. Tak jest. Jest w dobrej kondycji, także myślę, że może mieć jeszcze dużą wartość. Bardzo ładny kominek z czerwonego marmuru. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Wejście na górę, piwnica i salon. Może zacznijmy od piwnicy. Zobaczymy, co nasz chirurg miał w piwnicy. Chyba kuchnię, tak. No, całkiem fajny pomysł. Troszeczkę już jest zaniedbana. Ale zawsze tam ma jakiś urok. Co to za igły? Ciężko powiedzieć. Ale wielka lodówka. O kurde, nadal są produkty. O fuj. Którego roku? 2020. 4 lata temu. 4 lata temu. Dorzucono tutaj produkty, ale zapach. A tutaj kolejne lodówki. O kurde, fuj. A tutaj co? Wyjście na ogród. Betoniarka. Zobaczcie, jaka fosa wokół willi. Nikt się tędy nie przedostanie. Okej. Idziemy zobaczyć dalej. Salon. Kurde, kiedyś to musiało wyglądać naprawdę pięknie, ale widać, że już troszeczkę zniszczone wszystko. Ale nie powiem, kanapy bardzo ładne. Ale stylowa.
szlifierka kątowa. To co? Coś chyba do lampek. Idziemy do góry. Zobaczymy, co kryje się na wyższym piętrze. Co to jest? Romeo i Julia. I Giulietta w zasadzie. Sprawdzimy teraz górę. Zobaczcie, schody zdewastowane. Willa musi być bardzo dawno opuszczona, skoro widzimy ją w takim stanie. Co tutaj mamy? Dobra, może zacznijmy od tej strony. Kolejny duży pokój. Nie, to sypialnia. O kurde, jakie łóżko zdobione. Niesamowite. Zobaczcie, jakie łoże. Naprawdę gustowne wyposażenie. Biurko. Też całkiem fajne. Fotelik z kompletu. A tutaj łazienka, ale chyba służy teraz jako magazyn. Tak jest. Ogród. I prywatne jeziorko. Kurde, żyć nie umierać. Piękne miejsce. Szkoda, że zostało opuszczone. Dobra, lecimy na górę. To już chyba będzie ostatnie piętro. Ciekawe, czy pokoje gościnne. Chyba bardziej jakiś magazyn, portfel Reeboka. Aha. Te piętro służyło jako magazyn. Co prawda są tutaj ciekawe rzeczy, ale jednak nie ma tego efektu wow, skoro wszystko jest porozwalane. Tutaj piękna rama, być może lustro było w środku. Proszę. Mosiężny żylandor. Tutaj też jakiś budynek. O, tutaj góra chyba, szafy, tak. A tutaj kolejne mosiężne. Kolejne mosiężne lampy. Walizka. Opróżniona oczywiście. Co było? A tutaj co? Bombki rozsypane po całości.
mosiężne elementy. Najprawdopodobniej od jakiejś lampy. Trochę papierów. Kolejne płyty. Gladiator. Dobra, idziemy na dół. Chyba spotkaliśmy tego chirurga. Nie, to Adam. Nie, ja tutaj jeszcze zabawki fotografuję. Co to ma być? No nie wiem, co ten chirurg wyprawia. Na pewno to nie są kulki analne. Zobacz, jakie wielkie. Ale to może być coś wspólnego z takimi zabawami. Sadomaso. To oświetlę, żebyście widzieli dokładnie, co to jest. Wow. Ale powiem, że ta sypialnia jest klimatyczna. Chyba najbardziej zadbana. Tutaj łazienka. Kurde, fajnie zrobiona. Bardzo fajnie. Trochę pod greckie klimaty podchodzi. A tutaj mamy całkiem fajną komodę z lustrem i ogromną szafę. I zdjęcia chirurga. Ciekawe, czy coś zostało w szufladach. Dużo papierów. Papiery nas nie interesują. Kurde, fajne miejsce. I ta ogromna szafa. Kurde. Tutaj mieli wszystkie ubrania. Sporo. Ciekawa jaka firma. Landers. Nic mi to nie mówi. Zdjęcie. Dobra, powoli idziemy na dół. Schodzimy na dół. U góry widzieliśmy już wszystkie pokoje. Dojdziemy jeszcze do tego głównego pokoju i będziemy powoli kończyć eksplorację. Tak jest. To jest dobry moment, żeby zakończyć tą eksplorację. Pokazałem wam praktycznie wszystko. Dobra. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia.